Cześć, witajcie, z tej strony Hubert. Jak widzicie, poleczka już tutaj posadzono ładnie. Sobie stoi poleczka. Teraz obsypujemy poleczkę. Z tego miejsca chciałem was przeprosić, ponieważ na 99% filmu nie będzie sadzenia, ponieważ nie mogę go otworzyć wcale. Nie wiem, jak mi ta kamerka nagrała, że nie mogę sobie otworzyć filmu. Jest plik, ale nie mogę go otworzyć. Będę jeszcze starał się coś zrobić w tym kierunku, ale nie obiecuję. Dlatego na tą chwilę mówię, że nie będzie. A co my robimy? Na razie obsypujemy poleczkę, ponieważ kupiliśmy poleczkę czarną odmiana Diesel. Gatunek pierwszy ze szkółki. Nawet jak możecie teraz zobaczyć, wam pokażę. O, tutaj są metki. Z niektórych, niektóre sezonki miały wyżej metki, no spójrzcie, czekajcie, widać? Widać. Diesel gatunek pierwszy. To były z metkami pościnane. O, tu jest kolejna metka. I tak, idąc polem, to o tam daleko widać nawet dwie takie mocno się rzucające boczy. I co my to robimy? Właśnie obsypujemy tak poleczki. A po co? Obsypujemy to po to, ponieważ były korzenie bardzo duże, sezonki bardzo duże. I patrzcie, patrzcie co. A może z tej strony. Widzicie, korzenie wystają. Sadzarkę się nie mieściły korzenie. Mamy dużo sadzarkę. Ale korzenie, to są sadzonki dwuletnie, o ile się nie mylę. I są korzenie bardzo, bardzo duże. Dlatego nam się nie mieściły sadzarkę. I obsypujemy je tak dosyć srogo. A czemu tak obsypujemy, że ich nie widać wcale, można powiedzieć, że tutaj jest, jakbyście nie widzieli, jeszcze tutaj, tutaj. Dlaczego ich tak srogo obsypujemy? Ano tak. Pierwsza przyczyna to jest taka, że zmniejszamy ryzyko przemarznięcia. Druga, żeby obsypać korzenie dokładnie przy poleczce, żeby nie były na wierzchu, ponieważ wiadomo, teraz jest świeci słońce, zaraz korzenie wyschną, przyjdzie zima, przemarzną i taka sezonka się nadaje do... nie wyrośnie i będą przerwy. Także zmniejszamy ryzyko i przemarznięcia, i wyschnięcia. I tak to wygląda. A dlaczego tak wysoko? Dlaczego tak wysoko to obsypujemy? Ponieważ jak przyjdzie deszcza, czy przyjdzie zima i sypnie tym śniegiem, to wiadomo, to jest pulchna, miękka ziemia. Wszystko siądzie. Ziemia siądzie, opadnie i normalnie nam sadzonki dostaną na wierzchu. Pacyki jakieś będą ze 2-3 cm, nawet do 4 miejscami będą wystawać poza ziemi. Spójrzcie, tu mamy patyczka, o tutaj w tym miejscu. Jak ziemia nam usiądzie, patrzcie. I ona może jeszcze usiąść. Patrzcie. Piękna ziemia. Ja pokażę, jak to robimy. Na kierowcą, jest za kierownicą. O, i tak, mamy taką maszynę. Sami ją zrobiliśmy, zaraz wam pokażę. I tam teraz się to zatrzyma. Chwilę mieliśmy ustawień, bo tam nie było takie proste, bo to wiadomo, sadzarka szła, a tutaj więcej zebrała, tutaj gdzieś zostało więcej ziemi, tak musieliśmy je ustawić. I tak posypujemy z jednej i z drugiej strony, bierzemy z powrotem. I tak wygląda nasza praca. Maszyna jest bardzo uniwersalna, co mamy poczepioną, teraz to się zatrzyma, to wam pokażę, albo zrobię cięcie i wam pokażę. Maszyna jest bardzo uniwersalna, bo jak cofniecie się
kilka lat na moim odcinku do wstecz, bo jeśli do roku 2016, to macie pracę, macie obsypywanie poleczek czerwonych tą właśnie obsypywarką, tylko tam były właśnie już na wiosnę obsypywaliśmy je, bo była susza, było bardzo sucho i żeby zatrzymać wilgotność w porzeczkach, zdecydowaliśmy się na właśnie taką procedurę, żeby obsypać je jeszcze bardziej. Dlatego nam ładnie wytrzymały właśnie te susze, te porzeczki, nie było uschniętych, nie zżółkła nam porzeczka, krzaki miały się dobrze, także dobry zabieg zrobiliśmy wtedy. Kolejnym atutem jest skibka, taka z boku, zaraz wam pokażę, którą możemy odorać lub naorać, w zależności z której strony ją założymy, czy z prawej, czy z lewej. Możemy właśnie naorać, załóżmy na sezonkę, jak tam kopiemy sobie, czy tam odorać gdzieś od miedzy. I teraz w tym przypadku mamy założony jeden spychacz, tak jakby, jeden lemierz. I teraz na jedną stronę sobie obsypujemy, drugi lemierz został w garażu, a tam mówi, że tak mu będzie lepiej, to niech robi sobie na razie jednym, później tak je wsiądę i nie będę to robił, pojedę do domu, to tam ma gość inną pracę, to właśnie na uruchomienie tego przyjechała, też mi pomóc, bo jednak dwóch to dwóch, a nie jeden musi wyskakiwać co chwilę. Ładnie wystają stroneczki. A to przyjdzie nawet wiatr. To wyschnie, przyjdzie wiatr i posuwa trochę. Bo to jest taka zima lekka, lekkawa. Także taki zabieg u nas się sprawdza. Czy to na polu, na gospodarstwie u nas, u nas w miejscowości, bo znajdujemy się na polu oddalonym o 13 km, więc kawałek jest. A jak wygląda maszyna? Mamy ramę, ale się to może trzyma. Skibka założona, taka do podtrzymywania tego ramienia jest, kółko poziomujące i tak wygląda rama.
Także tutaj mamy skipkę, to jeszcze możemy założyć nóż do skipki. No, zakładając to, tego kwadrata. Więc tak się prezentuje maszyna. Ładnie. I co, my już lecimy kolejny rządek, trzeci, szybko idzie. Szybko ta jeździ. Nawet nie wiem, czy nie trójką może. Chyba nawet to trójką jeździ szosową. To dosyć szybko. I tak to wygląda. Znaczy stoją. Zoneczka tutaj jest. O, tutaj jest kolejna. Kolejna, o, elegancko, tak wygląda. Tak wygląda już zasypany rządek. I kopy są zrobione. I tak. Ta zoneczka stoi, stoi. Stoi, stoi, jest, jest. I kolejna, pyk. I tak mamy dosadzone. Tu kolejna też stoi. Także gdzieś tam wystają. Rządek, popatrząc się o tak, tak z góry, to widać patyczki jak sobie stoją. Wy może nie zobaczycie na kamerce, bo to wszystko się zlewa kolorem, bo to jest to i to jest bardzo podobny kolor. Ale wam pokażę tak bliska. Tu jest sadoneczka. Sadoneczka i tak, o, widzicie? Tak ja troszkę przyjadę, pokażę wam coś, jak to wygląda. Tutaj jest kolejna, o, wystają troszkę. Tu kolejna. I tak to wygląda. Pyk. O, tutaj jest kolejna. Pyk. I jak sadziliśmy? Sadziliśmy co? 33 cm. Znaczy ogólnie jest zasada, że powinniśmy sadzić co pół metra. Ale że u nas to pod kombajn idzie, to wiadomo, wszędzie jest pod kombajn, ale my to robimy na gęsto, zwiększa się wydajność. A w przypadku, gdyby nam sadzonka uschła, wypadła, co jest z rodzików, jakby tam gdzieś jakiś dzik, bo nam raz przeorał całe pole, że nie widzieliśmy, co się dzieje, myśleliśmy, że to ktoś przejechał glebok zarko, a to po prostu sadu dzików wpadło, to to jak wypadnie taka sadzonka jedna na metrze, no to już mamy, znaczy jedna na metrze, to już mamy metr przerwy. Mamy tak. A jak mamy co? Mamy 3 na metr, to już mamy 30 cm przerwy. Także że mamy 60 cm przerwy, przepraszam, właśnie coś pomyliłem się. Także już metr a pół metra przerwy to jest różnica. No i wiadomo, jedna przy drugiej gęściej się porozkrzewia, także plon też powinien być wyższy, a wydajność czarnej poleczki jest dużo mniejsza niż czerwona. Także my tak sadzimy i tak to wygląda. No może pokażę z bliska. Sadzonka, pyk, pyk. Tak sobie uprawiamy. I co wy sądzicie? Czy wy też tak robicie? Czy wy też obsypujecie? Bo nas ogólnie po zasadzeniu pracownicy przeszli jeszcze, obdeptali, ale mówię, korzenie były duże, bardzo duże. I spójrzcie, korzonek wisi. Spójrzcie, cały korzeń jest. Znaczy no nie cały, ale korzeń o, po prostu z boku wyszedł. Idąc dalej, patrzcie, kolejny korzeń wyszedł. Tutaj kolejny korzeń wyszedł. Bo mówię, to były sadzonki bardzo duże. I właśnie obsypujemy to jeszcze dodatkowo. A żeby to było szybciej, dlatego mechanicznie lecimy. I tak pracujemy sobie. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem wam. Gdybyście mieli jakieś pytania, zapraszam na Facebooka naszego, na Instagrama.
ogólnie na Instagramie dużo zdjęć rzucam często, bo staram się prawie codziennie, a jak nie, to co drugi dzień są zdjęcia rzucane. Także są dosyć często zdjęcia wrzucane. Zapraszam na Instagrama, na Facebooku jest mniej postów, ale staram się już rzucać wam regularnie posty na Facebooka. Także te social media, staram się tak być aktualnie, aktualizować wam co jakiś czas. Jeśli są jakieś pytania do mnie, takie, które nie chcecie pisać na w komentarzach na YouTubie, zapraszam na czy to Instagram, czy to Facebook. Dużo osób pisze do mnie na Facebooku, także ja chętnie odpisuję. Staram się jak najszybciej, jak tylko mogę. Także niektóre osoby wcale nie czekają. Przychodzi mi wiadomość, że ktoś do mnie pisał, od razu jest odpowiedź. Chyba że gdzieś tam jestem w pracy, czy jakieś tam mam inne zajęcia, to wiadomo, nie odpiszę. Ale tak to staram się na bieżąco odpisywać wszystkim osobom. Także zapraszam do kontaktu. Zapraszam też do subskrypcji kanału. I co, widzimy się już za tydzień, w niedzielę. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście ze mną. I co, na razie i cześć!